Cześć, witajcie w kolejnej serii na moim kanale. Jest to seria z gry Medieval 2 Total War. Jeżeli nie lubicie serii Total War, no to trudno, musicie się z tym pogodzić, ponieważ będę kręcił. Jest to fenomenalna gra, mimo iż stara, bo chyba z 2006 roku, to jest niesamowita. I wybierzemy sobie wielką kampanię. Mamy tylko tyle do wyboru, przepraszam bardzo. Bo gramy europejską kampanię. Takie mocarstwa: Anglia, Francja, Cesarstwo Niemieckie, Hiszpania, Wenecja, Mediolan, Szkocja, Polska i Węgry. Bizancjum? Nie. Nie będziemy grali Bizancjum, nie będziemy grali tymi cywilizacjami. Nie wiem, jakie to jest. To jest chyba Turcja, to jest chyba Egipt, to jest... Chyba, nie wiem co. To się okaże. Dobra, wybieramy sobie Polskę. I to będzie mniej więcej wyglądało tak. Przecinek, że... Będę co... Pod każdym odcinkiem zamieszczał najważniejsze wydarzenia. Żebyście mieli taką oś czasu w komentarzach. Tak, nie pomyliliście się i nie przesłyszeliście się oś czasu w nie w komentarzach, tylko w opisie. No to tutaj mogliście się... przejęzyczyć. Boże, ja się mogłem przejęzyczyć na waszą... Dobra, nieważne. Wyłącz porady, tak. Trudność bitwy średnia, jako trudność kampanii średnia. Tak, długa, krótka. Długa. Długa. Królestwo Polskie ze stolicą w Gnieźnie, a potem w Krakowie przyjęło chrzest. Dobra. To raczej znamy. Potrafił zżyć bardzo silnej konnicy. Raczej średnia piechota. No trudno, wolę mieć piechotę, ale gramy Polską. Jako iż jestem patriotą. Poland, a once proud kingdom, has fractured and splintered into a fragment of its former glory. Yet, even invasion and division cannot break the spirit of these stoic people, who toil to rebuild this once great land. Polish people, an empire seems as distant a dream as a reunited kingdom. A king must stand strong and fight if ever this land is to rise to its potential. Mnich zamyka księgę i kończy opowiadać historię, a my przechodzimy do gry. Jak możecie się domyśleć po nazwie gry, Medieval Total War, czyli średniowieczna wojna. Totalna wojna. Okej. I tereny polskie. To dwa miasta. Kraków i Halicz. Co to jest? To jest Bolesław Herman. Bolesław Herman. No kupię sobie oddziały i zaatakuję twierdzę Toruń. Właśnie to jest kamienny gród, a nie twierdza. Tutaj mamy bursztyn, czyli surowiec. Przejdziemy się do Wrocławia. Nasz szpieg wszedł do Wrocławia. I co znalazł? No niewielki garnizon, ale zawsze jakiś. Dobra. Polski kardynał. Ile to jest katolicyzmu? 90, czyli im bardziej tam, tym więcej, tak? Czyli ja się powinienem bardziej w te pogańskie strony udać. W te ruskie. No i tutaj mamy stolicę, tak? Polską stolicę, Kraków. Dom publiczny. Jak ja nie grałem dawno w Mediewala, muszę sobie przypomnieć, jak się gra. Kościół. Tak, kopalnie. Kopalnie, lecimy, kopalnie.
Halicz, kapliczka. Zamek ulepszenie, jak to jest kamienny gród. Tak, Halicz będzie zamkiem. Dobra, na razie pierwszą turę możemy zakończyć. Nie poznaliśmy jeszcze nikogo. O, i mamy zimę. Tolerując taką zniewagę, nasz wielki naród okazuje słabość. Rada zaleca, abyś zajął te zbuntowane osady i utwierdził swoją władzę. We Wrocławiu, tak? Dobra, ty idziesz tutaj odprawić jakieś fetysze. Na końcu tury, dobra. Bolesławie, Hermanie, chyba możesz spokojnie zaatakować Toruń. Dokładnie. Zdobycie Torunia w roku. W roku. Który to rok jest? Dobra, plądrujemy najwięcej kasy. Który to jest rok? Rok 1082 zimą. Ja sobie od razu zapiszę tą piękną datę. 1082 Toruń. No i zdobyliśmy już pierwszym zamachem. Jak to Osama Bin Laden lubił załatwiać swoje sprawy. Dobra, ten garnizon jest słaby, więc powinniśmy sobie poradzić. Wojskiem Bolesława Hermana. No i wracamy. O, Agnes Herman, obiecujący dowódca. A niech będzie, niech jak się zaręczył, to już ceremonie ślubne. Aha, on na Żygotka zmienił nazwisko, tak? Czy to ona? O, Kraków zakończył budowę kopalni. Tak. Zobaczmy, co im teraz można zrobić. Teraz dochód z górnictwa jest i się mamy z czego się utrzymywać. Dobra, o, kupiec. Musi być kupiec, ponieważ on będzie pozyskiwał te takie surowce. O, ten jest akurat mało warty pewnie. O, mogę to... Chwila. Trzymaj oblężenie. On może kogoś kupić. No i teraz już, chłopie, bez żadnych tutaj potyczek, stoczymy walkę na mapie bitewnej, abyście zobaczyli, jak to wygląda. Jak ja nie grałem dawno Mediewala, a tym bardziej nie planowałem ataku, chociaż że mamy zdecydowaną przewagę z tego, co widzę. A dobra. Nie no, ja atakuję. To rozmieszczamy tych. Kontrolem zaznaczę sobie tych. Oni będą tutaj, albo nie. Z której strony wchodzą? Aha, tutaj nie ma murów ogólnie, tak? No tak. Wy na razie się wycofajcie. Król wchodzi ostatni. Pierwsi wchodzą chłopi. Za nimi milicja. Za nimi 3-4, dobra, 4 oddziały. Tutaj jeszcze jeden się wciśnie. Za nimi król, a ten oddział to co? Idą naprzód. Atakujemy. Panowie, kogo nie zaznaczyłem? Gdzie oni są? Dobra, wy zaatakujecie jako pierwsi. Gdzie są wojska przeciwników? No zasadnicze pytanie, gdzie jest przeciwnik?
Dobra. Trzeba chyba zaznaczyć. Aha. Nie. Biegnijcie. Żeby było szybciej. Dobra, szybciej, dobra, wolniej. Teraz muszę was wszystkich zaznaczyć. Byście wszyscy uderzyli na to miasto, no. Dobra. Chodźcie do miasta, nie ma co tutaj dyskutować. Plusikiem, tak? Przyspieszam. A tak, to się... Kurde. Dobra, 6. Atakujemy, dobra. Na początku wchodzą tylko te jednostki. Ten. Wchodzicie. Ty w ogóle tu czekasz. Ty. Stajecie tutaj i strzelacie, tak. Dobra, lecimy. Wielu ich tam? Niewielu. Dobra, 6 razy przyspieszone. Król. On będzie sobie czekał. Ze swoją konnicą. Dobra, wy. Strzelacie? Lecą? Dobra, lecą strzały. Wy nic nie robicie. W tych nawalajcie. Król nie wiem, czy powinien atakować. O! Lekka piechota. Wy na nich ruszcie. Ich generał zginął. Okej. Padaj drugiego generała. Bardzo dobrze się składa. Dobra, to już ci. Już możecie zaatakować na nich. No i co? Atakujcie wszyscy, a nie pojedynczo. O, dobra, rzućcie się na tą grupę. Na razie ci włócznicy obrywają. Dobra, teraz ta milicja włócznicza. No dobra. Tutaj przejmujemy sobie terytorium. Nas przejmiemy, jak nas nie wypędzą, a nie wypędzą nas. I chyba wszystkich w pień wybijemy. No dobra, tłuczcik już. Dobra, pełne zwycięstwo. Nie ma co. Osiągnęliśmy pełne zwycięstwo. Ale to było pewne, że osiągniemy takie zwycięstwo. Pokonana. O, wroga armia rozbita. Wzrost cechy. Co to? Szklądruj? Nie, no to... Okupacja. Jak to będzie nasze? Jeszcze kasy dostaliśmy, o, wzrost cechy. Sprawiedliwy władca. Tutaj zwycięstwo najważniejsze. Rok 84. I mamy Wrocław. Bardzo ważne miasto. No dobra. Idziemy dalej. W takim razie. Co tam w Polsce? Nowa misja. Jego świętobliwość. Co? Kapliczkę w Toruniu mam zrobić, tak? A ja do jego świętobliwości nie będę się... O, jesteśmy najbogatszą frakcją. Bardzo mi miło. Nie będę robił z Polski kraju katolickiego, a mianowicie dlatego, że mam inne poglądy religijne niż normalny Polak. Jestem ateistą i nie będę spoufalał się papieżowi.
Nie będę dążył do zniszczenia jego, chyba że mnie denerwuje. To są moi ludzie. Niech będzie, że on tutaj robi co chce. Ja jego świętobliwości nie będę się spoufalał. Ale kardynał z Polski, gdyby został papieżem, Godzimir Podżegacz, z chęcią, z miłą chęcią i bardzo bym się cieszył. Oczywiście nie mam nic do tego, ale kapliczka. Nie no, niech będzie ta kapliczka, chyba że łuczasz. Co tam? Doskonale drogi i handel. Jazda strzelecka na pewno się przyda. Dostanę maksymalnie ile to się buduje, dwie tury. Urząd werbunkowy jedną. To dwie, jedna. Drogi piaszczyste. Kapliczka, bo to... Dobra, robimy drogi. Na pewno naprawiamy jeszcze oto. I robimy jazdę strzelecką. No bo korzystać trzeba z życia. Tak, Halicz. Co w Haliczu? Coś tam, co to było? Szlachta polska. No. O, polska szlachta. Produkcja żywności plus jeden. Przecież my mamy jeszcze co jeść, więc... Ale polską szlachtę możemy spróbować. Zobaczymy, co to jest. Czy to się opłaca w ogóle na przyszłość. No i tak wygląda mniej więcej Medieval Total War. Rus jest teraz najbogatszą frakcją, no bo wydałem sporo kasy. Raport końca tury, no dochody, właściwie to odchody. Ile tam? 5%, już bardzo dobrze się sprawuje. Miasteczko, dobre. Co w Krakowie się robi? Co się robi w Krakowie? Jeszcze rynek, jedną turę. Wrocław. Farmy. Nie, wzmocniony mur. Mur trzeba. Mur musi być. Toruń, co w Toruniu? Nafin. Dobra. Co mi tam niech będzie? Ta Polska taką, jaką była. Widzicie, o, kłamałem was. Niechcący. Dobra, książę Zbigniew. Jadwigi Sandomierz. No dobra, niech sobie weźmie ją za żonę. Państwo papieskie miłe. No bardzo dobrze, niech się ślubią. Niech się ślubią. Dobra. To jest zdecydowanie kupiec. Kupca miałem zrobić. Tutaj kościół. Kościół nam na razie nie jest potrzebny, dom publiczny. Dobra. Balista. Balista się przyda na pewno. W pewnym okresie czasu. A tutaj. Tutaj co się dzieje? Stajnie. Skórzana zbroja. Chłopcy. Łucznicy. Dobra, tutaj na razie nic nie robię. Musi ta kasa skąd się brać. I co? O! Węgrzy! Prawa handlowe i legendę mapy, tak? Kontrowerta. No właśnie. Legenda mapy za legendy mapy. Ledwie zaakceptowane. No dobra, no to... Prawa handlowe. Sojusz? Aha, dobra. Dacie mi Sofię. Bardzo wymagający, tak? Regularny trybut. 600 przez dwie tury. 600 przez... Aha, dobra. Jeszcze dokonacie pojedynczej wpłaty oczywiście. Hojna. Oto ciekawe. Nie, ja nie będę brał z wami sojuszu. Chciałem tak tylko zobaczyć Węgrów. Co Węgrzy tam zrobili? A więc 5 tur Rada Królewska nam dała na 4 jednostki w Toruniu. Nie muszę tych questów robić, ale chcę. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, do kasy nie będzie. Rekrutacja agenta. Dobra, kupiec jest w Krakowie. Kupiec. I co tam on ma? Tutaj ma 17.
Tu jest wenecki kupiec. Jakie on ma tam swoje cechy? Finanse 2. Mój? Finanse 3. Mój go przeważy. Aż to... Dobra, w następnej turze. W następnej turze go zjedzie. Dobra. Zjedź go, chłopie. Uciek. 34, a tutaj... No tutaj też było jakieś źródło. 7. Tutaj... 34. Dobra. Nie będzie tutaj. Ten... Dobra, zarabia. Zarabia to 34. Raport końca tury. Aha, on tutaj jest. Skurczymy kiedy. Yes, my king. Got some new exotics to trade with us. So, już wolę go przekupić chyba. Dobra. Nieważne. Tutaj w Krakowie. Dobra. Na razie hajs się zgadza. Rok 94. Dyplomacja. Na razie nie ma sojuszników, wrogów. Krucjaty nie będę chciał na nikogo. No chyba na bezbożnych Niemców. Nie no, na razie nie pozostaje mi nic innego jak zakończyć ten odcinek. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Dopiero 8 tur, ale się miło gra. A więc trzymajcie się, cześć!